Panie ministrze, chciałem zapytać o trzy gilotyny, które ciążą nad rynkiem pracy. Na czym one polegają i dlaczego są tak ryzykowne, niebezpieczne dla całej gospodarki? Znaczy, jeśli chodzi o te gilotyny, to ja to zawsze powtarzam, że nasza sytuacja demograficzna, no i później oczywiście związana w dalszej kolejności z rynkiem pracy, no bo bez ludzi nie ma tak naprawdę dobrobytu i nie ma możliwości rozwoju, to te trzy gilotyny, jesteśmy o tyle w nieszczęśliwej sytuacji, że wszystkie naraz nas tną. Pierwsza gilotyna to jest zastraszająco niski wskaźnik dzietności. W Polsce po prostu rodzi się zastraszająco mało dzieci. Nasz wskaźnik dzietności, przypomnę, w okolicach 1,3 to jest 216 miejsce na 224 kraje świata. Czyli to jest pierwszy. Drugi, wielka emigracja z Polski od 2004 roku, czyli po otwarciu się na Unię Europejską, czy po otwarciu tamtejszych rynków, wyjechało w okolicach 1 600 000, 1 800 000, głównie młodych, dobrze wykształconych, przedsiębiorczych ludzi. I jeszcze na domiar złego jest trzecia gilotyna, że Polska jest krajem, który jest ekstremalnie nieprzyjazny w stosunku do imigrantów, w stosunku do ludzi, którzy chcieliby w Polsce się na stałe zakotwiczyć. Jak patrzymy na dane Eurostatu, to widzimy, że jest to jeden z najgorszych wskaźników w Unii Europejskiej. Wystarczy przytoczyć dane, że Polska w ciągu lat 2003-2012, jeśli dobrze pamiętam, przyznała zaledwie 30 kilka tysięcy obywatelstw, a w tym czasie z Polski wyjeżdżało około 150 tysięcy osób rocznie. Czyli mamy kilka tysięcy obywatelstw nadanych, 150 tysięcy rocznie osób, które wyjeżdżają. I teraz, jeżeli spoglądamy na ten proces, czyli na te trzy gilotyny łącznie, no to widać, że jeżeli chodzi o wskaźnik dzietności, bo mamy tutaj program 500+, który powinien zacząć podnosić nam ten zastraszająco niski wskaźnik dzietności. Można też myśleć o kolejnych krokach, jeżeli chodzi o przestawienie państwa w stronę państwa usługowego dla rodzin. Już nie wsparcia finansowego, tylko w formie usług, żeby oferować rodzinom usługi. I tutaj pewne rzeczy się dzieją. Natomiast nie czarujmy się, że tylko i wyłącznie kwestia nawet podniesienia tego wskaźnika dzietności do 1,7 spowoduje, że my oddalimy o siebie ten dramat, który się zbliża, czyli tego, że po prostu nas wymieramy, po prostu wymieramy jako naród. Musimy działać też w tej drugiej części, czyli zachęcać tych ludzi, którzy wyjeżdżali, do tego, żeby wracali, plus powodować, żeby kolejni nie wyjeżdżali. I tutaj głównie chodzi o tak naprawdę rozwój gospodarczy i działać też w trzecim obszarze, czyli spowodować, żeby zwłaszcza te osoby, które już są u nas na rynku, świetnie się na tym rynku zasymilowały, one są nam blisko kulturowo, czyli przede wszystkim chodzi o Ukraińców, żeby dać im możliwość osiedlania się w Polsce, oczywiście z pewnym procesem kontroli tego procesu. I właśnie ten trzeci element, czy zachęcanie do osiedlania tutaj, czy nie jest to rodzaj pewnego drenażu sąsiednich państw? Jak na to spojrzeć? To nie jest, żebyśmy nie patrzyli do tego na to od strony negatywnej, tylko pozytywnej, że to jest w jakiś sposób korzystne oczywiście dla nas, ale czy również nie jest korzystne dla drugiej strony? Znaczy, wiadomo, że ta strona, która przyjmuje dobry, w cudzysłowie, ten kapitał ludzki, jest zawsze bardziej wygrana. Tak jak my straciliśmy naszych obywateli, którzy pojechali do Wielkiej Brytanii, do Niemiec czy do Holandii, tak Ukraińcy pewnie mogą liczyć się czy czuć zagrożeni z tym, że my będziemy drenować ich z najlepszych obywateli. Ale tutaj trzeba rzeczywiście zachować równowagę i trzeba zachować taką refleksyjność, że z perspektywy naszych też geopolitycznych interesów, kiedy my chcemy, żeby Ukraina była silna i kiedy chcemy, żeby ona była wciągana do tego strefy zachodniego świata, to nie możemy nadmiernie jej osłabiać. W związku z tym tego rodzaju polityka powinna być prowadzona na takiej zasadzie, żeby też w ślad za tym ewentualnym osiedlaniem tych Ukraińców odbywał się tam dość duży ruch z perspektywy, czy to wymiany na rynku edukacji, czy wymiany handlowej, czy wymiany w ogóle tych osób, że ci, którzy nie chcieliby się ewentualnie osiedlać w Polsce, niech przyjeżdżają, tu zarabiają pieniądze, zawożą je z powrotem na Ukrainę, będą też tam naszymi ambasadorami tego, że można w Polsce rzeczywiście dobrze funkcjonować, zarobić pieniądze. Tego rodzaju kontakty, zdecydowanie wzbogacone te kontakty, będą powodować, że te kraje nasze będą się zbliżać. No wystarczy powiedzieć o tej kwestii wymiany handlowej. Niemcy za naszą zachodnią granicą, 80-milionowy kraj i tam wymiana handlowa z nimi, oczywiście potężna gospodarka, ale to jest 27% naszej wymiany
wymiany handlowej, Ukraina, 40-kilkumilionowy kraj, czyli nie jest o ileś miar mniejszy, tylko mniejszy jest o połowę od Niemiec, a nasza wymiana handlowa z Ukrainą to jest zaledwie 1%. To świadczy o tym, że jak wiele jest tutaj do zrobienia i to zarówno pewnie z ich strony, jak i z naszej strony.